Hej, cześć, siemanko, panie i panowie, mam niewyrównane rachunki z pewną skrzynią. Oj, wy wiecie z którą. Jest to skrzynia, oczywiście poker. Czekajcie, jeszcze sobie tak, żeby była tutaj kulturka. Poker V3. W ogóle mam złotówki. Nie wiem, czy ogarnęliście, ale napisaliście mi, że mogę sobie zmienić na złotówki. I faktycznie tutaj sobie zmieniać z dolarów na złotówki. Jest picobello. Od razu jakś tak lepiej. Do polskości jest super. Tak czy siak, możemy zobaczyć, że poker V3. Skrzynia za 1600 zł. I ona się zmieniła. Chyba zobaczyli mój odcinek i zobaczyli, jak tam był... Delikatna kraksa, że się tak wyrażę. I dzisiaj wyrównamy sobie rachunki z tą skrzynią. Mam 8000 zł, wyskrobałem wszystko prawie, że został mi tylko i wyłącznie Oulik. Tylko i wyłącznie Oulik, by the way. Tak czy siak walę póki co demowe otwarcia i chcę po prostu rozpoznać tą skrzynię. No, widzę, że ten survival leci często i chyba się z nim pożygam. 5% na niego jest? Ej, to nie powinien lecieć aż tak często. Houston, co tu się dzieje? No dobra, no good night fate, ale to chyba by tej skrzyni... No nie zwróciło. Także jak przechodzimy na nasz ulubiony tryb, czyli oczywiście case battle. Tworzę sobie bitwę i oczywiście dajemy tutaj, jakby na to nie patrzeć, naszą ukochaną, oczywiście, ukochaną skrzynię Poker V3. Dodamy sobie dwie takowe skrzynie. Myślę, czy dwie takowe walimy? Chyba dwie takowe walimy. I damy na trzech graczy. No, mówi się, z jednej strony trudno, z drugiej strony błagam. Już naprawdę przewaliłem dużo kasy na tej skrzyni. No wiem, że teraz ją zrestartowali, w sensie dodali totalnie inną. Więc jest inaczej, ale błagam. Jejku, jak to szybko! Houston, Casehack, na spokojnie, hold your horses. Okej, okay, na początek ładnie, ale no dramatycznie jednak, bo ładne noże, ale dramatyczna wartość. Kolejne otwarcie, nawaja, nie chcę tego zgarnąć, błagam. Błagam, nie chcę tego, nie chcę tego, zabierzcie to ode mnie. Ja pierdzielę, nie wierzę. W sensie super, no hip hip hurra i w ogóle rewelacja. Ale na to, ile przewaliłem na tej skrzyni, no to to jest jakiś nieśmieszny dowcip, no. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135, z 1000 1350, innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, niekomu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Fakty są takie, że wygrałem tutaj widzu o 30 groszy, więc to przejdzie do historii. Mam 10 koła, więc tutaj fajnie to wygląda, ale no... Kurde, blaszka, no... To musimy na dwóch walnąć i na trzech graczy w takim razie walimy coś takiego. W sensie na dwóch graczy, ale trzy skrzynie. Także podbijamy stawkę, ale zmniejszamy ryzyko. W sensie, no liczysz to policzyło się raz, a potężnie. Shadowki, no to nie jest rok moich marzeń, umówmy się, ale już jest trochę lepiej, no już jest trochę lepiej, bo już w tej skrzyni cokolwiek leci. Talonik Tigletów, 3000 polskich złotych, mua, picobello magnifico. I po raz ostatni, o kuźwa, golden arabesk. O kuźwa, 14 koła, ja cię gwizdza, co to było ty. No i fajnie, 21 koła sobie zgarnął. Czemu to nie mogłem być ja? Jaka była na to szansa? Przepraszam, proszę mi tutaj to pokazać. Poker V3, jaka była na to szansa na tego golden arabeska? 0,289 i jeszcze dawił tego lepszego skurczybyk. To był Factory New 0,085. No przecież to są jaja. Tworzę bitwę, ale przysięgam, że jak teraz nie odda, to ja już po prostu się podaję do dymisji, nie? Poker V3 razy 3 na dwóch graczy. I proszę, żeby się wydarzyło to, co się wydarzyło tam właśnie, no. Taki Golden Arabes to byłoby coś, co odmieniłoby totalnie losy nasze tutaj bot beta. Największy kozak. Ja się nie boję i wiecie, dla mnie nie jest satysfakcją rozwalić jakiś leszczy, tak? Ja chcę tutaj brać przeciwników z najwyższej ligi, z najwyższej półki i błagam, żeby coś to oddało. Bowie na floru niego. Słabszy jeszcze, okej. Okay. Battle Skredik mu poleciał. Kolejny poker. Shadowki Tigetów. No, przyjacielu, kochany, skrzynko, case hugu, wszyscy na jas. Potrzebuję coś potężnego. Nie wierzę. Czajcie, że nawet ta batla się nie zwróciła? Dlaczego musi lecieć aż takie potężne Sachichi, no? 4700. Ja pierdzielę. Ej nie, ja już mam powoli dosyć tej skrzynki. Zajemy tak, damy jednego pokera V3 i upchamy tej pokery, wiecie które. Pokery V2. Mam nadzieję, nie wiem szczerze, czy ona się jakoś zmieniła, ale mam szczerą nadzieję, że tak. 100. Weźmiemy sobie tutaj 10 takowych skrzynek może. No nie, co to ma być, panie? 7 skrzynek. No dobra, może 6. Nie, no dobra, 7. 7 takowych skrzynek i na 3 graczy, no. Błagam, żeby to oddało. Bot Zip i bot Beta. Niby największe kozaki. Jestem ciekawy, jak to się potoczy. No niby było spoko, bo wygrałeś coś na początek. Survival. Ej, ale mój Bloodsport też nie jest taki zły. Przecież nie, to była ta... Ja pierdzie, to była ta skrzynia za 600. Myślałem, że to leci ta skrzynia za 160. No to dramat tu jest, kuźwa, dramat, no. Ja byłem przekonany, że to jest ta skrzynia za 160 zł i mówię, ej, no w sumie z niej za 400 zł, za 600 nie ma dramatu. Ale jest dramat potężny, jest wylew stulecia, chłopie, normalnie. 200 zł mi brakuje, no jakby taki talon dupnął, to byśmy inaczej teraz rozmawiali.
Hypebeast. No super. Fenomenalnie. Muszę jeszcze 200 wyciułać i 2 skrzynie do końca. Ja pierdzielę na tym gównem. No mam 120, jednak coś to kosztuje. 140 zł. Czy damy jadę? Player tu. Ja cię gwiżdżę, nie? Ja jestem w szoku. Ostatnim się włączyła jakaś nieporadność życiowa tej na Case Hugu. Musicie mnie jakoś uratować. Co, muszę tyle? Kurde, chciałem zrobić, żeby na koniec leciał ten Poké V3. Onitaji, nie? No Onitaji, no ale to jest strasznie słabo, no. Jak za skrzynię za 1600? O ja pierdzielę, jeszcze mu tego Kobold Disruptora dało. No to Delta chyba to zgarnie. No ostatnio nie idzie, widzę, musisz pomóc jakąś batelką. Oczywiście ci do zdania również jest Blix / Paysafe / skin za 50-60 zł. Wystarczy, że zostawisz tę łapkę w górę, że subujesz kanał i w komentarzu piszesz jakąś batlę na odkutkę, nie? Piszesz batlę, która pomoże mi się odkuć, no bo... No jest Lipton. Jest przepotężny Lipton. Co ja mam z tym zrobić? Żebym ja tego Ula omyłkowo nie sprzedał, bo się chyba popłaczę. 207 zł. No to mogę sobie pokajka innego otworzyć. A nóż będzie nóż. Albo jakieś rękawica chociaż. Albo Glock Fate. O kuźwa! Myślę, że ten Golden Arabesk, ale Onitaji to też jest potężny drop. Jakby teraz udało tego Golden Arabeska, no to bym nie miał pytań. Okej, okay, ale Onitaji... Słuchajcie. Onitaji... No nie, no to możemy dalej tego pokajka otworzyć. Ale czekajcie, jak to wygląda ostatnio? Moje battle proszę mi to pokazać. Przewaliliśmy dwie pod rząd. To jest my time. My time is now. Dobra. Walimy same te pokary za 800, czyli... O, idealnie ty. No tak, no w końcu 5. Nie da się tego ukryć. I co, na 4 graczy lecimy. Lecimy grubo, nie chudo. Jak się uda, to będzie naprawdę niby jaki comeback. Lecimy z bociszami losowymi. Ziptron oraz Jarvis z naszymi przeciwnikami. Błagam, żeby oddało. No player tu, no umówmy się, nie jest dropem najcudowniejszym na świecie, ale jest dropem, także no zawsze coś. Golden Arabesk tam był już w pogotowiu, już tam jeden bliżej. Mała szansa, ale gdzieś tam się przewija. Proszę państwa, teraz jeszcze zobaczmy. Okej, bo ostatnio mi John pisał, że tu jest zasłaniana właśnie kamerka, że jest tutaj suma zasłaniana. Przepraszam, już się poprawiam instant, jak widzicie. Ten USP potrafi swoje kosztować, 120 zł, ale nasz największy oponent, czyli... No kuźwa, jakby ten kawico dał, ten kill confirm, jaki zarąbisty, co to są za dropy? Co tu się stało? Czemu ostatnie otwarcie dało kolejno 700, 600 i 500? No mi oczywiście dało 100, no ale to już przemilczmy. Fajnie, że dostałem 16 złotych cashbacku, no fajnie. 3500 z bitwy za 800. Ej, te pokajki, te mniejsze, widzę, że te mają potential. No niestety, no już nic nie zdziałam. Mam co prawda jeszcze 300 zł w cashbacku. Pamiętajcie, że jak sobie gracie, to możecie sobie właśnie takowy cashback odbierać, czyli po prostu kiedy sobie gracie za to, że sobie otwieracie skrzynki, czy robicie battle, no to jest szansa, że wam po prostu coś takiego właśnie sypnie. Żebyście mogli sobie odebrać tego cashbacka. W sensie jest szansa, zawsze dostajecie cashbacka, tylko jeszcze myślę, jaką battle zrobić. A że mi to myślenie idzie tak trochę opornie, to muszę kliknąć tak, 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 styknie przecież, dobra. Na 4 graczy. Błagam, no już naprawdę brzytwy się chwytam. Pamiętajcie oczywiście, że nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się odbija te najlepsze przedmioty. Gracie, jeżeli jesteście pełnoletni, tylko i wyłącznie, żeby nikt nie próbował jakichś dziwnych rzeczy robić. Ostatnia skrzynia. No ten Golden Arabesk jak blisko, no ale zarąbisty kill confirm, no i fajnie mu oddało, no 1300 z bitwy za 300. Ej, tą skrzynkę musimy przetestować, musimy wziąć na warsztat, bo ona daje potężnie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie dać szansę swojemu szczęściu, klikacie w plusik. Wybijacie spośród wielu metod płatności, wśród których bliki, karty, krypto, skiny i tak dalej. Wpisujecie koniecznie kodzik FIACO, który daje wam 10% bonusu do ładowania. Czyli wpłacacie 1000, macie 1100 i 2 darmowe skrzynki na start. Ja mając 5 zł postaram się jeszcze zrobić coś ciekawego z Vibe Instruktora. I tym samym żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wasze bitwy przywrócą mnie na salony. Bo póki co, no jest właśnie Night Terror. To jest dobre podsumowanie. Trzymajcie się. Strzała!